Witam Państwa bardzo serdecznie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w naszej siedzibie. Mówiłem to już wcześniej, ale teraz przy Pani Profesor powtórzę, że to jest takie chyba pierwsze spotkanie większe po okresie różnych ograniczeń pandemicznych. Naszym gościem dzisiaj jest Pani Profesor Katarzyna Kłosińska na co dzień związana pracą naukową z Uniwersytetem Warszawskim, ale także pełniąca bardzo ważną funkcję przewodniczącej Rady Języka Polskiego, takiego najwyższego naukowego gremium w strukturach Polskiej Akademii Nauk, które profesjonalnie zajmuje się dbałością o język nasz narodowy, o język polski. Bardzo serdecznie witam panią profesor. Będzie dzisiaj pani profesor mówiła o tym, czy język polski to jest jeden język, czy też... Wiele języków, albo jeden język z wieloma odmianami, a wszystko to w ramach projektu, który realizujemy w bibliotece. Projekt ten poświęci, poświęciliśmy Gwarze Świętokrzyskiej. Chcieliśmy przypomnieć, że taki język istniał, choć tak naprawdę w zasadzie go nie ma. Może pamiętają go jeszcze niektórzy, albo czasem odwołujemy się do, do tego języka w postaci jakiegoś rodzaju stylizacji językowej. Myślę, że o odmianach polszczyzny i o języku polskim dzisiaj będziecie mogli Państwo nie tylko wysłuchać, ale też porozmawiać z Panią Profesor, może zadać pytania, do czego zachęcamy. Bardzo proszę, Pani Profesor. Tak? Oj, przepraszam, bo teraz jest... Tak, tak, tak. Dzień dobry państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że rzeczywiście możemy się spotkać już w takich normalnych warunkach, a nie przez internet, bo to chyba wszyscy tego już dawno, już mają dosyć. Widzę tutaj licealistów, tak? Państwo są z którego liceum jesteście? A, ze Słowackiego, aha. Pytam, bo ja... Też kończyłam liceum w Kielcach, ale to był śniadecki. Tylko, że to no, jakiś czas temu. Yy, więc dzisiaj się, znaczy powiem państwu o tym właśnie, tak jak już tak jak pan dyrektor zapowiedział, czy mamy jeden język polski, czy właśnie jak, jak to jest z, 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 ze zróżnicowaniem języka polskiego. Jeszcze tylko sprawdzę, jak tutaj mi ta prezentacja... Hop. Yy, tak, yy, tu, yy, więc jak... Zauważyliśmy pewnie wszyscy, znaczy pewnie wszyscy Państwo zauważyli, nie mówimy jest tak, że nie mówimy jednakowo. znaczy Każdy z nas mówi trochę inaczej. I, to, i co to znaczy inaczej? To, aha, dziękuję. I co to znaczy inaczej? A mianowicie, jak pewnie zauważyliście, są pewne sytuacje, w których wszyscy właściwie używamy takich samych słów. Na przykład chleb to chyba dla wszystkich jest chleb, prawda? Woda to chyba dla wszystkich jest woda. Ale na przykład piwo to już, jest dla jedno, to już jest taka nazwa, taka powiedziałabym zwyczajna, można tak powiedzieć, a fachowo to się mówi właśnie, że to jest standardowa. No to jest piwo, ale oprócz tego są jeszcze jakieś inne. Jakie znają państwo określenia piwa? Na przykład takie częste... Browar na przykład, prawda? Ale oczywiście pewnie byłyby jakieś inne jeszcze tutaj słowa. I to na przykład to słowo browar jest już, ono nie jest. Czy użylibyście takiego słowa, nie wiem, w. Na przykład w sytuacji takiej bardziej oficjalnej, kiedy rozmawiacie, nie wiem, z nauczycielem, coś tam się, albo na przykład z policją, bo była jakaś bójka na ulicy i za, zauważyliście, że ktoś tam pił piwo i potem narozrabiał, przyjechała policja i zbiera zeznania świadków, czy w takiej sytuacji byście powiedzieli: No, ten tam mężczyzna pił yy, piwo, czy ten tam gościu pił browar? Jak na przykład w rozmowie tutaj z policją, jaka, jakie słowa by się pojawiły, prawda? No tak, prawda? Pił piwo. A, to, a takie na przykład sformułowania jak no tamten gościu pił Browar, to, to w jakiej sytuacji by się pojawiły? Z kim byście wtedy, jak, jak z kim rozmawiacie? Z kolegami, z bliskimi osobami i tak dalej, prawda? Czyli można powiedzieć, że tu już na przykładzie chociażby tych, takich, tych krótkich e, zdań widzimy różnicę między czymś, co można nazwać językiem ogólnym, a czymś, co można nazwać językiem potocznym. I oba te, te ten język ogólny, to jest inaczej zwany językiem standardowym. To jest, to znaczy język ogólny składa się tak, z, z języka standardowego, i ten język standardowy to jest ten, właśnie którym My się wszyscy posługujemy, niezależnie od sytuacji. To znaczy, jakby nie, zawsze on będzie właściwy, zawsze nie będzie nas raziło to, czy ktoś użyje takiego, że ktoś użyje takiego słowa. Znaczy, będzie ono odpowiednie w każdej sytuacji. Zaraz podam, tutaj będą troszkę więcej przykładów i będą, będziemy wiedzieli, będziemy mogli zobaczyć, jakie tutaj się pojawiają słowa i jakie typy słów jakie grupy słów, a oprócz tego mamy język potoczny, którym też wszyscy się posługujemy i ten język potoczny to jest właśnie ten język taki stosowany w kontaktach z kolegą, z koleżanką, w takich codziennych sytuacjach i on jest bardzo ekspresywny, to znaczy on właśnie wyraża nasze bardzo silne emocje. To za chwilkę o tym powiemy, ale te właśnie dwa, dwie odmiany, czyli ten język standardowy i język potoczny, to są odmiany znane przez nas wszystkich. To znaczy, wszyscy ludzie posługują się i tym językiem standardowym, i tym językiem potocznym, tylko w różnych sytuacjach, w, raz, w zależności od sytuacji, tym lub tym. Ale oprócz, i dlatego to jest nazwane językiem ogólnym. Ale oprócz tego mamy różne odmiany. I, czyli inaczej mówiąc, są takie y, języki, y, czy, a w mówi się to właśnie odmiany języka ogólnego, czy odmiany języka polskiego, które. Są używane tylko w pewne, przez pewne grupy. I właśnie na przykład są to odmiany terytorialne, którym tutaj będzie główna, potem, potem kolejne, wiem, że te wykłady, czy kolejna część tego przedsięwzięcia będzie poświęcona. To są dialekty. Za chwilkę pokażę Państwu tutaj mapę, jak te dialekty się dzielą. Dialekty są takimi dużymi, powiedziałabym, to są duże obszary, obejmują i w obrębie tych dialektów są gwary ludowe, czyli te używane na wsi i gwary miejskie, ale również są gwary polonijne, bo, dlatego że na przykład Polacy, którzy mieszkają, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, czy w jakichś innych krajach, mają swój specyficzny język, bardzo często też taki pozostający pod wpływem języka, który tam jest używany. Czyli to są odmiany terytorialne. Poza tym są odmiany. Zawodowe i też odmiany środowiskowe. Często one są łączone, to znaczy można uznać, że można je czasami wrzucić do jednego worka. Odmianami zawodowymi no to są te odmiany, którym po prostu język lekarzy, język nie wiem, informatyków, język aktorów, język dziennikarzy, słownictwo charakterystyczne dla tej grupy zawodowej. A odmiany środowiskowe no to są właśnie takich słownictwo charakterystyczne dla danej grupy, dla danego środowiska. Młodzież na przykład, nie wiem, narkomani, kiedyś były w latach 80 opisywane, bo jak słownictwo bardzo tak szczegółowo słownictwo narkomanów, bo to wtedy taki się zaczęło pojawiać jako mówi się, no, no, różne środowiska mają swoje swoje odmiany, swoje języki. No i teraz Aha, to nie to. I teraz właśnie, tu można sobie tak to wyobrazić, mamy ten język ogólny, to jest to, co jest po środku, wśród tego jest język standardowy i język potoczny. Jednej, mamy, to, znaczy to jest tak po jednej stronie, ale to oczywiście one, te, te strony tutaj nie mają znaczenia, która prawa, która lewa i w ogóle, że jakieś strony są. Są te właśnie odmiany terytorialne i te odmiany zawodowe i środowiskowe, które częściowo się pokrywają, dlatego że na przykład są takie środowiska, czy są takie zawody, na przykład jak aktorzy czy dziennikarze, w których one są, ludzie są połączeni nie tylko, no nie tylko ich łączy to, że razem pracują, ale też mają bardzo dużo takiego, Wspólnych słów odnoszących się w ogóle do świata, czyli wtedy to byłyby te odmiany środowiskowe, i one po prostu wpływają na ten nasz język ogólny. I dzisiaj, właśnie, będę się chciała trochę przyjrzeć tym wpływom, ale zanim o tych wpływach powiemy, no to właśnie, właśnie, no przywołam to, co już powiedziałam, że. To słownictwo standardowe to jest to właśnie takie jak to no chleb czy piwo czy na przykład czy ciastko, a tutaj w potocznym byłoby ciacho i tu byłby, nie wiem, człowiek, a tutaj byłby gościu, facet, prawda? Co jest najważniejsze, że to słownictwo potoczne jest nacechowane. Co to zna, nacechowane ekspresywnie? Co to znaczy nacechowane ekspresywnie? To znaczy, że jakby wy, używając jakiegoś słowa zdradzamy swój stosunek do, tej, do tego, co ono nazywa. I na przykład, jeżeli powiedzmy, mamy takie zdanie: Ale to dziecko płacze, ale to dziecko, bardzo, to dziecko bardzo płakało, prawda? No to to jest taki komunikat nienacechowany ekspresywnie, po prostu informujemy o tym tylko, że dziecko jakieś tam płakało. Natomiast, jeżeli użyjemy tutaj słów potocznych, powiemy: Ależ ten Bachor okropnie wrzeszczał, prawda, no to już okropnie, bachor i wrzeszczał, to są słowa, które nie tylko informują o tym, co się wydarzyło, ale o tym, że nas to denerwuje, że po prostu, że mamy tego dosyć, prawda. I to jest właśnie ten język potoczny, czyli to nacechowanie ekspresywne. I teraz to, natomiast to słownictwo... To takie wspólne powiedziałabym, czyli to, które odnosi się do wszystkich, to, które my wszyscy znamy. Jest właśnie nieekspresywne przede wszystkim, jest też nieerudycyjne, to znaczy ono jakby nie, brzmi, nie jest takie mądre. To znaczy to są takie normalne słowa, które nie, 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 nie brzmią jakoś tak wyszukanie, po prostu które, których znamy wszyscy. No i nie są to terminy, czyli na przykład nie będzie tam takiego słowa jak kończyna górna, czy kończyna, czy w ogóle kończyna, tylko ręka i noga. Tutaj, z czego one się jakie tam są, jak widzimy, przede wszystkim rzeczowniki, ale to może jest mniej istotne. Natomiast bardzo istotne jest to, co ono nazywa. Jak się przyjrzymy temu wykresowi, to ono nazywa przede wszystkim wszystko to, co otacza człowieka. Czyli mówię o tym słownictwie, takim o tym ogólnym, czyli standardowym. I tu może. Zobaczymy już przykłady, czyli to będą na przykład elementy ciała, typu czoło, nos, być, chłopak, pływać, tutaj już mamy ruch. Potem mamy działanie, prawda, jakieś czy, czy zmysły, choroby, czy tak jak życie i tak dalej. Potem mamy wszystko to, co w ogóle służy naszemu życiu, naszemu ciału, czyli różne nazwy jedzenia, Jakieś nazwy ubrań, czy elementy związane z ubraniami, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, to, jak widzicie, to są słowa takie, no właśnie powiedziałabym, nie, nie y, takie, takie zwyczajne, można powiedzieć, których używalibyśmy w każdej sytuacji. Też mamy tutaj y, takie wyrazy, jak na przykład, y, no właśnie, jakieś związane z uczuciami, prawda? Tutaj widzimy przykłady, już nie będę ich, ich czytać. Czy to są wszystko wyrazy, które są nienacechowane. Nie I tu mamy dalsze przykłady. Ja tylko sobie może naleję wodę. Żeby w tym czasie. A, dziękuję bardzo. Aha, dobrze tak też wyrazy związane tutaj z wiarą, z religią, bo też to jest ważna część życia wielu ludzi. Dziękuję bardzo. I też oczywiście różne takie wyrazy dotyczące stosunków rodzinnych w ogóle, stosunków do ludzi i tak dalej i tak dalej. I tu jeszcze mamy dalsze przykłady. Już tego nie musimy tak bardzo dokładnie analizować. Chciałam tylko, żeby państwo zobaczyli, jak, czego dotyczą te, te słowa, które są tak zwane właśnie, które należą do tego języka ogólnego, czyli tego języka, którym się posługujemy my wszyscy. I teraz co jest ważne, to słownictwo, bo czasami ludzie pytają, ile słów liczy tam język polski. No ile słów w ogóle liczy język polski, tego nikt nie wie i nikt się nigdy nie dowie, i na to pytanie się nie da odpowiedzieć nigdy, dlatego że zaraz mogę powiedzieć, znaczy, dlatego, że właśnie, że na język składa się i to słownictwo wspólne i ono liczy około 10 tysięcy słów. Ale I to są na przykład takie słowa na ogół, które cudzoziemcy się uczą. Jak uczą się polskiego, to to jest taki, może nie wszystkich nie wszystkie muszą znać, ale jak my się uczymy języków obcych, to najczęściej uczymy się właśnie słów, które są odpowiednikami tych słów, które tutaj podałam. Natomiast właśnie na pytanie, ile jest słów w języku polskim, no tak jak powiedziałam, nigdy się nie, nie, nie znajdziemy odpowiedzi, dlatego że co to znaczy słowo należące do języka polskiego, prawda? To może być, to są oczywiście bez wątpienia, to są słowa, które tutaj przedstawiłam, czyli te słowa tak zwane te należące do języka ogólnego, ale oprócz tego to są właśnie słowa potoczne, no to też one nie budzą wątpliwości, że one należą do języka ogólnego, do języka polskiego. Słowa, ale też są, jest mnóstwo słów należących do Różnych no, używanych, nie wiem, przez bardzo wąską grupę jakichś, no, informatyków, czy pracowników korporacji, i tak dalej, i tak dalej. Słów bardzo dużo jest nowych, które nie wiadomo, jak długo w języku pożyją, więc to tego się nigdy nie da opisać. Ale tak można z ciekawości zobaczyć, że słowniki notują powiedzmy takie największe, około 120, około 100 tysięcy haseł, przy czym to wcale nie znaczy, że jak jest w słowniku 100 tysięcy haseł, to nie ma więcej wyrazów w języku polskim, prawda? Tylko to znaczy, że tyle zostało odnotowane w tym słowniku i to zależy też od koncepcji słownika, bo na przykład te, ten słownik, który tutaj jest wymieniony jako ostatni, czyli słownik pod redakcją Doroszewskiego, rejestruje wyrazy od połowy XVIII wieku, czyli no tam są te, na te 125 tysięcy słów też się składają też słowa istniejące już dawniej. Ale co jest właśnie, jeżeli nawet weźmiemy sobie takie słowniki, które no mniej słów rejestrują, czyli na przykład takie no około 50 tysięcy tam czy 45 tysięcy, to widzimy, że to słownictwo, które jest tym słownictwem, takim tym trzonem naszego języka, no nie stanowi takiej dużej części, prawda? Najwięcej to są słowa, które są obok tego. No i teraz ale właśnie, co jest bardzo ważne, że co prawda te słowa, tych słów jest stosunkowo niewiele, jeżeli się porówna. Z całą no, z, tymi, z całością języka, ale okazuje się, bo były takie badania prowadzone, że one stanowią w każdym tekście około 50%, czyli nie da się tekstu żadnego stworzyć takiego sensownego bez użycia tych właśnie słów. I teraz mamy potoczne, te, czyli ta druga, ta, ta, ta druga część tego języka ogólnego. Tam to był standardowy, tutaj mamy język potoczny, czyli też ten język, którym się posługujemy wszyscy, czyli takie słowa jak właśnie na przykład chorwrzeszczał. Wrzeszczał, tam jak widzimy, jest bardzo duża, du, duże nacechowanie, czyli bardzo taka silna ekspresja. Też to słowo dotyczy, to słownictwo dotyczy przede wszystkim no, tego, co nas otacza, czyli ludzi i tak dalej. No i tu już mamy takie właśnie słowa, na przykład jak baba. Tu powiemy kobieta, tutaj baba, prawda? Jakiś mężczyzna, dziadyga, teraz to dziader albo, albo dziader, prawda? Czy, nie wiem, no zdzira jakaś, prawda, kobieta taka, która się nam nie podoba, możemy powiedzieć zdzira. Tu w tym języku ogólnym czy standardowym mówimy twarz, tutaj się mówi na przykład facjata, prawda? Nie wiem, o kobiecie, która ma duże piersi, Właśnie powiemy tam, że ma duże piersi, a tam no ma czym oddychać i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie właśnie nazwy bardzo ekspresywne. Widzimy tutaj, no właśnie, dużo przykładów. Tu już nie będziemy oczywiście ich wszystkich, ich wszystkich czytać, ale widzą Państwo, że każdy, każdy z tych wyrazów, właściwie jak używamy go, to. Jakaś jest to dla jednych może zabawne, dla innych takie właśnie pokazujące jego to, 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 że jest zły na jakąś sytuację, że mu się ta sytuacja podoba, albo nie podoba, albo że jest właśnie na przykład jakoś tak jak na przykład czasownik "gapić się", no gapisz się, no coś, no gapił się w ten telewizor, prawda? To nie jest to samo, co oglądał, czyli inaczej mówiąc ten, ta ekspresja tutaj, tutaj jest. Tak, i tutaj mamy dalsze. Jeszcze przykłady. To już nie będziemy wszystkich. No i teraz, właśnie, jakie mamy? I teraz oprócz tego. Czyli mamy ten język polski ogólny, o którym powiedziałam, który się składa z tych dwóch odmian tych dwóch jakby części czyli takiej ogólnej i potocznej. A oprócz tego mamy właśnie odmiany na przykład terytorialne. I tutaj mają Państwo mapę. Mapę, mapę dialektów. I to jest tak, że w Polsce są cztery dialekty. Przede wszystkim tutaj, gdzie są Kielce, Kielce należą do dialektu małopolskiego, oczywiście w obrębie tych dialektów są różne gwary, prawda? Gwara to jest mniejsza. To jest, to jest język mniejszej grupy, znaczy mniejszego obszaru niż dialekt. Także widzicie ten dialekt małopolski ma bardzo duży zasięg i on jest oczywiście bardzo zróżnicowany wewnętrznie. Potem mamy dialekt mazowiecki, który sięga aż tutaj jak widzicie na północ. Bardzo taki ważny jest dialekt wielkopolski, czyli tutaj mamy gdzie Poznań, Bydgoszcz. On jest niewielki, może mniejszy terytorialnie niż Niż te dwa pozostałe, ale jest bardzo ważne, zaraz powiem dlaczego. Dialekt Śląski, tutaj mamy na dole, prawda, na południu, i na górze tu jest napisany dialekt kaszubski, ale w ogóle od kilku lat już ten, ten język używany przez Kaszubów został uznany za język, nie za, nie za dialekt. To no, z różnych powodów nie będziemy o tym szczegółowo mówić. Natomiast tutaj na Zachodzie nie mamy dialektów. To jest nowe dialekty mieszane, ale de facto nie ma takich dialektów. Ja bym zapytała was, dlaczego na zachodzie Polski w zasadzie nie ma dialektów ludowych? Jak to? Skąd się tam ludzie wzięli, którzy tam mieszkali? Mieszkają. No właśnie, napływowa z różnych części Polski, prawda? Mhm. A w związku z tym te dialekty i gwary. Czy diale bo W obrębie dialektów są gwary. To co to jest? Zastykaliście się kiedyś. Na pewno nie raz, nie dwa ze słowem gwara, że ktoś mówi gwarą. Co to jest? Że ktoś mówi gwarą? Znaczy, co to jest za język? Język, no to nie. Aha. Aha, 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 a czy zapytam młodzież, czy znacie jakieś słowa? warowe czy słyszeliście może jakieś słowa które odbieracie że to są jakieś przepraszam za takie określenie wiejskie na przykład Aha, że iść na pole, czyli to ale właśnie powiedziałabym, że to nie jest nawet bo w sensie iść na dwór, prawda? Aha, tak, to nawet nie jest odbierane jako że tak powiem wiejskie, tylko w ogóle dla całej, cały Kraków tak mówi, i całe południe Polski, czy na południe od Krakowa. I to jest takie, tak, jak najbardziej. To jest cecha bardzo wyraźna Gwarowa, czy taka regionalna południowopolska, małopolska. Co jeszcze? A tu, a czy. Proszę, proszę. I no, słyszeliście? Zapytam uczniów, liceów, czy ktoś mówi i tam coś, nie, nie zrób tego, ino to. Słyszałaś, tak? Nie? A ty z tyłu? I co to znaczy? Tylko, tak, tak. Kiedyś w takim filmie z lat 70. serialu był chłopak był ze wsi i coś tam mówi, i no, do ojca mówi powrócił na. Pojechał do miasta na zaczął pracować w mieście na Śląsku czy gdzieś tam indziej, wrócił do siebie na wieś i ojciec mówi, no coś, on mówi, nie mówi się ino, ino jak, ino tylko. No więc no więc, bo daleko od szosy. To, 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 tak. A co jeszcze? A, i co to zda... Tak, w Dyrdy, albo w Dyrdy, prawda? Aha, aha, aha. Jeszcze jakieś tu stąd? Proszę? I co to jest? Światka. A tak, kwota. i to z jakiego regionu, bo to nie znałam? Ja. Tu ze święta wszystkiego. Aha. Tuszna. I co? Nie, o właśnie mówię. A, z łopu, Aha, aha, aha. To jest światka, aha, no tak. Licz. Aha, czyli no tak. No to, A to ciekawe w ogóle, że to z łaciny, bo to jest łacińskie pochodzenie, ma, prawda? E, tak, a na przykład ciekawa jestem. Jak w Kielcach mówicie na. Tam, na Miejsce, gdzie się kupuje różne rzeczy, gdzie ludzie sprzedają ze straganów różne rzeczy. Idę na. Jeszcze raz? Właśnie. W Kielce, jako jedyne chyba miejsce w Polsce, ma to słowo tylko w liczbie mnogiej. Mówicie, idzie, idę na bazary, na bazarach coś kupiłem, a nie na bazarze. Wszędzie to jest bazar. Mało tego w różnych regionach na przykład jest tak, jest bazar, jest targ, ale na przykład na zachodzie Polski, w Wielkopolsce i też jest rynek. Ludzie idą tam w ogóle, się nie mówi, że idę na bazar, tylko idę na rynek. To, co wy nazywacie bazarami, jest, prawda, jest, jest nazywane rynkiem. Zresztą, co, no, co jest zrozumiałe, tak? Jar, jarmark, tak, oczywiście, no tak, tak, Jarmark, tak. Prawda? Tu mamy różne, yy, różne tak. I teraz yy, dużo takich wyrazów gwarowych po prostu. Przeszło do języka ogólnego. Na przykład słowo Kiecka, które dzisiaj, które jest normalnym dzisiaj prawie takim potocznym określeniem sukienki, no to Kiecka było słowem takim z gwar ludowych. Prawda? No nie wiem, na przykład bajer, bajerować kogoś, to jest też ze słowem, to, to było słowem z gwary warszawskiej, na przykład. A dzisiaj na przykład, i właśnie to jest ciekawe. Że przez długi czas te gwary były takie jakby trochę chowane, to znaczy ludzie by albo się wstydzili mówić gwarą, albo po prostu nikt w domu już nie mówił, więc oni też nie mówili. No bo wiadomo, że szkoła, że telewizja, że media, radio w tych wszystkich miejscach używa się języka już tego standardowego. Ale na przykład ludzie teraz za sprawą internetu te wiele słów takich gwarowych ożywa. Na przykład spanachany. Czy zetknęliście się z takim słowem spanachany? A gdybyście pojechali na Lubelszczyznę, to by się okazało, że tam prawie, no może nie każda osoba, ale że to jest bardzo powszechne. Spanachany to znaczy tyle, co po prostu zniszczony. I na przykład, jak się przejrzy w internecie ogłoszenia, nie wiem, o sprzedaży samochodu i tak dalej, i to są na przykład i ktoś z Lubelszczyzny, na przykład samochód ma rejestrację lubelską, to będzie bardzo możliwe, że w takim ogłoszeniu się znajdą sprzedam, nie wiem, opla, nie bardzo z spanachany na przykład, prawda? I to ludzie dla, dla ludzi, dla mieszkańców tamtego regionu to jest takie oczywiste, że się tak mówi i teraz to słowo potem przechodzi za sprawą tego, że się znalazło w internecie i że wszyscy mogą sobie to słowo przeczytać, że przechodzi prawda, do takiego, no, do, do, do języka innych ludzi, już niezwiązanych z tamtym regionem. Albo na przykład Nasermater, czy zetknęliście bo to jest południowo-polskie w ogóle, Nasermater, na pani słyszała? I... Aha, byle jak, Aha. byle jak, ale naser mater to też jest no, takie przekleństwo. I to jest ciekawe, że to jest w ogóle znane na południu Polski i też przechodzi coraz bardziej do innych regionów. Ciekawe jest pochodzenie tego, to mam nadzieję, że tutaj nie naruszę żadnych no, re, zasad przyzwoitości, ponieważ w ogóle wywodzi się to z języka ukraińskiego i e, po ukraińsku to jest naserumater. Czyli ja na seru możecie sobie wyobrazić, co to znaczy po polsku, bardzo podobny czasownik, na twoją matkę. E, czyli po prostu taki wyraz największego, takie przekleństwo, taki największy wyraz. E, Takiego no, pogardy, jakiejś nienawiści i tak dalej, ale potem oczywiście to w języku, bo to się w czasach jeszcze, kiedy Polska była pod zaborami yy, i albo. Też w pierwszej Rzeczypospolitej, taka w regionach, tam właśnie typu Lwów, Kraków, całe, właśnie południe Polski, czyli Galicja, i też na przykład w języku czeskim, w języku słowackim to jest używane. Oczywiście dzisiaj już nie ma takiego dźwięku, tylko to jest taki rodzaj łagodnego przekleństwa też, prawda? No właśnie. I teraz mamy to, te gwarowe, różne słowa, ale też formy. Bardzo często się pojawiają w memach. Znacie tę postać z memów? Jak on się nazywa? Proszę? No, ten nosacz. Bo on ma chyba jakąś swoją nazwę, nie? No, w każdym razie pojawiają się, proszę zobaczyć. Łojezu, Piotr, śmieją, prawda? Łojezu, Google poprawił kompresor na kreator i już Piotr się śmieją łobuzy. Yy, tu mamy te, te, takie, no właśnie. W celach takich żartobliwych, wykorzystanie właśnie takich form, właśnie typu łojezu, łomatko, piotr one są wszystkie to są wszystko formy gwarowe. Myślę, że nie zawsze się pojawiają łomatko, pać halyna. Halyna no to jest taka wymowa typu ly, lypa, list. Halyna to jest wymowa charakterystyczna dla języka no, Warszawy i okolic, czyli gwary mazowieckiej, znaczy dialektu mazowieckiego, gwar mazowieckich, ale ale oczywiście nie tylko. Ło to jest takie o, tam ło Jezu, ło matko. To są takie, taka wstawianie, jakby takiej protezy przed o, ło, prawda? To też jest charakterystyczne dla różnych gwar. Proszę, tak, tu mamy znowu jakieś elementy tych gwar południowo-polskich, czyli małopolskich głównie, gdzie 333, prawda? Pewnie zetknęliście się nie raz, że nawet tu w kielcach też jest, um, um, jest um, te właśnie zamiast trzy to trzy i tak dalej. A jeszcze z takich cech na przykład um, tu z Świętokrzyskich, to znaczy z tych warstw Świętokrzyskich, ale nie tylko, bo to na przykład też jest koło łodzi się pojawia. Um, czasownik, nie wiem, kopać. Ja co robię? Ja kopię. A nie słyszeliście inaczej? Tu? W tych regionach, w tym miejscu, gdzie... albo zamiast łapać, łapać, ja co robię? Właśnie, kopę, łapę i tak dalej. To jest bardzo charakterystyczne, oczywiście. To są cechy takie, właśnie, gwarowe, prawda? A tu mamy trzynasta, co ja patrzę, trzecia. I w ogóle to, co ja patrzę, prawda? Ta, ta formuła wzięta do memów jest no właśnie taką formułą gwarową powiedziałabym, ona się bardzo rozpowszechniła. Tu, tu mamy znowu Bedą, prawda, są pewne też regiony Polski, to jest centralna Polska okolice między innymi, też Warszawy i nie tylko gdzie, czy ma, ma w ogóle Mazowsza, gdzie wy, wymo, nie wymawia się oni idą, oni robią, tylko oni idą to drogo, prawda? No i tutaj będą, zamiast będą. Mnie uczyć jak rozbrać gryla i to ten gryl też jest tak. Grażynka, podaj mnie benzynę, no to to już jest coś dalej. Mistrz, prawda, tu mistrz to jest oczywiście też ta, ta cecha, o której już mówiłam. Tak, i tu na przykład zacytowałam, znaczy skopiowałam fragment takiej dyskusji na forum, gdzie na przykład robiliś ta węża na weselu. I teraz no ja się zastanawiam, czy ktoś to żartobliwie użył tej formy robiliś, ta, czy też oczywiście gwarowej, czy, czy, czy nie. No, a ktoś odpowiada, robiliśmy robimy i będziemy ma robić. A tutaj nie robili im wesela, bo w ogóle to straszna wioska było tylko popołudniowe garden party z kwartetem smyczkowym. No myślę, że już sobie ktoś tutaj tak żartuje, prawda? że to taka straszna wioska, że on i, i używa też tej formy właśnie gwarowej celowo, żeby my... i to proszę zwrócić uwagę, jak to taka stylizacja na gwary służy tutaj też obśmiania takich ludzi, którzy śmieją się z tego, że ktoś używa tej gwary. No, że było kulturalnie jest klasą, a nie jakaś potupajka dla wieśniaków, prawda? To jest tak. Czyli tu mieliśmy te gwary ludowe, ale oprócz tego są gwary zawodowe i środowiskowe, ja je tutaj zebrałam w jedno, jakieś różne przykłady. Jak zauważyliście, pewnie, nie wiem, no, robić coś na deadline, na przykład, prawda? Albo mieć deadline, czy robić coś na Asapie. Feedback. Bardzo często się prawda, zdarza, że ktoś mówi, że daje nam feedback. Um, Updateować się musimy. To wszystko jest, czy abdeltować coś musimy, to, to wszystko pochodzi z tej tak zwanej korpomowy, czyli z języka korporacji, i te słowa też potem wpływają na, na to, jakby przechodzą do naszego języka, i być może, nie wiem, za 15 lat czy 10 taki target czy deadline będzie po prostu zwykłym takim słowem, które, będzie, dla, które już po prostu nie, nikt nie będzie odczuwał, że to jest jakaś korpomowa, prawda? Mamy na przykład bardzo dużo słów, przechodzi z języka młodzieżowego do tego przede wszystkim języka podo, potocznego. Na przykład ten dzban, który jest, no tym dzban to, to osoba taka mało inteligentna, mało fajna, czyli ktoś głupi, prawda? Albo prestiż, coś jest prestiżowe. Oczywiście słowo prestiż istniało od zawsze, znaczy no nie od zawsze, ale od bardzo dawna w języku tym takim standardowym. No ale prestiż w języku młodzieżowym to nie jest, bo co, to jest po prostu, no ktoś ma prestiżowe skarpetki, prawda? Czyli po prostu takie, no, takie, które nie przynoszą wstydu. E, tak, zaużywacie tego, mówicie, ten prestiż w takim znaczeniu? Czy teraz już mniej może? Bo to tak co, co parę lat się zmienia. Proszę? No właśnie, bo to się. A jakie na przykład? Jak się chce powiedzieć, że się ma jakieś fajne skarpetki, to jakie? Aha, czyli po prostu nie ma. No tak, no nie, bo to różne. O, wypasione tak, tak. To, to jest to jeszcze coś innego, bo wypasiony to jest taki, który ma wszystko, co powinno być, prawda? Czyli ma full wypas po prostu. Mm, tak. Ale co ciekawe, bardzo dużo słów. Do przeszło, znaczy, używamy bardzo wielu słów z, pochodzących z gwary przestępczej, bo ona jest taka, ta gwara przestępcza się bardzo no, nieustannie zmienia, bo jest, przestępcy wymyślają sobie różne słowa po to, żeby nikt, nikt nie zrozumiał, a potem, jak już zaczynają używać tych słów, no to inni ludzie, no to, no to powstają nowe słowa oczywiście, prawda? I na przykład takie, no mówimy, że ktoś zbluzgał kogoś, prawda? To bluzgi to, się, to jest jedno z takich właśnie zresztą podstawowych słów w tym języku więziennym. E, czy takie słowo, przepraszam, no kibel na, w znaczeniu no, ubikacja, to też oczywiście wywodzi się z języka więziennego, no, bo po, po, a to w ogóle pochodzi z niemieckiego, bo po niemiecku kibel to jest chyba wiadro. No i powiedziałabym, no w celach były wiadra, gdzie się więźniowie załatwiali. Oczywiście to było dawno temu. Czy tak jak na przykład hajtać się, czyli y, ożenić się, wziąć ślub. Zresztą, co ciekawe, dużo słów do gwary więziennej przeszło z języka jidysz, czyli z języka używanego przez polskich Żydów, bo on, ten język był po prostu nieznany Polakom czy ludziom, Czyli jak na przykład w jakimś mieście, tak jak choćby tu w Kielcach, mieszkało no, tam kilkadziesiąt procent, to byli obywatele pochodzenia żydowskiego, i część, duża część z nich mówiła tylko czy głównie widzisz w swoim języku, no to to by byli przez to, nie, jakby Polacy, czy ludzie, którzy nie znali tego języka, po prostu nie rozumieli. I dlatego ten język się bardzo dobrze nadawał do gwar, przez, jako ale znaczy słowa pochodzące z tego języka przechodziły do gwar przestępczych, bo to było wtedy to tajne. I na przykład hajtać się właśnie, czy, ten, czy gites, prawda, jako, że coś jest fajne i tak dalej. Co ciekawe, też dużo słów, bardzo dużo pochodzi takich, których używamy na co dzień. Z języka na np. rzemieślniczego. Mówimy, że ktoś sobie naważył piwa, prawda? No to to oczywiście jest z tego dawnego piwowarstwa. Albo szewska pasja. Szewska pasja, no to jak ktoś się strasznie złości, to mówi, że go ogarnęła szewska pasja. A to się podobno wzięło stąd, że szewc jak wbijał te gwoździe w buty jakieś i no, tym młotkiem się ciągle uderzał w palec, no to wybuchał i używał niecenzuralnych słów i stąd właśnie ta szewska pasja, prawda? Pokądzieli. Wiecie, co to jest krewny pokądzieli? Mówimy, że rodzina po mieczu albo pokądzieli, czyli ze strony matki, a kądziel... Wiecie, skąd się to słowo wzięło? Co to jest? To jest element taki, kiedy tkano. No właśnie. No, no, powiedz. Tak. Prawda, to jest nić, która. No, to wzięło się to oczywiście z tkactwa, ponieważ. Tak, tak. Ale w każdym razie to była, to był mm, kobiety mężczyźni, bo po mieczu, prawda? No, to mężczyźni zajmowali się walką i tak dalej, a kobiety te cnoty nie wieście. W, właśnie w, w tym, w tkactwie sobie realizowały ugruntop... Albo uskaniu fasoli. Ale właśnie to stąd się wzięło właśnie to, to po kądzieli. Także już kończąc to wszystko, co tutaj powiedziałam, chciałabym tak jeszcze raz podkreślić, że na ten. No, Język polski, jeden czy wiele, no wiele, bardzo wiele. Nie da się zliczyć, ile mamy tych odmian, ile mamy tych odmian, właśnie przede wszystkim zawodowych, środowiskowych, ale też takich odmian, no powiedziałabym, takich, które się koncentrują wokół jakiegoś tematu. Na przykład nie wiem ludzie, którzy czytają jakieś blogi, i na przykład są, jest taka grupa włosomaniaczek. Nie wiem, czy szczególnie dziewczyny się z tym zetknęły. Włosomaniacz czy jest wśród nas Włosomaniaczka? A wiecie, co to są te włosomaniaczki? No to są takie, no właśnie dziewczyny, które bardzo, bardzo dbają o pielęgnację włosów, czytają te wszystkie wpisy. Tam, no, każdy włosek inny się smaruje innym jakimś balsamem, potem po, po godzinie się smaruje innym, potem trzeba coś robić jeszcze i tak dalej, i tak dalej. I to jest na przykład specyficzne słownictwo, prawda? Czy na przykład są ludzie, którzy się no interesują różnymi jakimiś, czy grami, na przykład komputerowymi? No to przecież każdy z Was pewnie przeszedł przez Minecrafta e, i tam wiemy, no, słowa pewnie jak zaczynaliście rozmowę z rodzicami, e, ale, no tam nie wiem, zakampił się, e, czy, no albo no, różne, różne, już tutaj nie pamiętam tych słów, no to musieli się rodzice od Was uczyć, co to znaczy, prawda? No, i to właśnie są też takie małe odmiany, właśnie te odmiany środowiskowe. I one wszystkie mają wpływ na ten język, jakim mówimy, czyli jakim my wszyscy mówimy, czyli, inaczej mówiąc, te słowa, duża, jakaś część tych słów przechodzi do tego naszego języka, którym się na co dzień posługujemy. Czy one zostaną, czy nie zostaną, to się wszystko okaże za parę lat, no ale rzeczywiście warto je wszystkie, no, jakby obserwować zastanawiać się nad tym, jak to jest. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy Pani Profesor. Będziemy mogli pewnie, nie wiem czy mnie słychać, ale zapytać o coś, ale też przyszło mi jeszcze do głowy podczas tego wykładu, przypomniałem sobie, jak chciałem z tego zrobić zagadkę, jak moja mama w początkach pracy swojej nauczycielskiej tu w górach Świętokrzyskich wszystkich Chwytała takie, a wtedy jeszcze gwara była żywa. To było po wojnie, to były lata 50. Takie właśnie sformułowania gwarowe zdania albo jakieś słowa, i czasem w domu wracała do tego. Niewiele mi z tego zostało, ale zostało mi takie zdanie. I to jest pytanie do Państwa i proszę to przełożyć na współczesny język polski. Mańka wyzeń gesi na Jorkę. Wyzeń gesi na Jorkę. Czyli wy, 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 wy. Tak, Coś? To No to było polecenie Cygan. dla córki, żeby wypędziła gęsi na taką młodą koniczynę. A, no właśnie, no tak, tak. No. To profesor Cygan, tu wiem, że będzie miał też chyba spotkanie z Państwem. To no, ja on tak, jest... Niezależnie od profesora Cygana. Tak, 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 ale właśnie powiem, Państwa. że poda więcej na pewno przykładów i powie, tak, tak, to bardzo. Y Starsza pani też z rodziny, która żyła dosyć, urodziła się w XIX wieku, a żyła dosyć długo, bo, 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 używała pojęcia kocierba. Ja nie wiedziałem, co to jest kocierba i y, okazało się, że jest to czeremcha. Tak, w ogóle te różne nazwy roślin, drzew, czy owoców tych roślin mają w różnych regionach no, bardzo się różnią regionalnie. Na przykład jak mówicie, haber czy bławatek na no, taki kwiat z niebieskimi? U nas są habry, chyba. No tak. właśnie, prawda? W innej części Polski są bławatki, a na przykład w Wielkopolsce są, jest modrak. To bo modry, bo kolor modry, bo niebieski, prawda? Więc, więc tak, słynna historia borówka czy jagoda. Co w Kielcach się jada? Czarne jagody, ale już Kraków je... Borówki. I to, co znamy jako borówkę amerykańską, bardzo smakuje, smaczny owoc, borówka amerykańska, to nie jest żadna borówka, tylko, znaczy borówka, to jest borówka w rozumieniu krakowskim, czyli to jest odmiana jagody i w ogóle wcale nie jest amerykańska, tylko jest polska, a, to znaczy polska po prostu borówka, a nazwano ją amerykańską, żeby się lepiej sprzedawała w latach 90. Tak, tak, to ja to sprawdzałam kiedyś. To już koniec. Żeby się ja bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że. Dziękuję za pytania przede wszystkim. No i cieszę się, że po raz kolejny mogłam tutaj w bibliotece w Kielcach wysłuchać. Po w... raz kolejny i na pewno nie ostatni, bo muszę przyznać szczerze, że zaproszenie pani profesor. To zawsze gwarancja, że, że, że ten czas tutaj spędzimy i inspirująco, i ciekawie, i e, pouczająco. No zobaczymy. I myślę, że tak się, się wydarzyło i tym razem. Cieszę się bardzo. bardzo dziękujemy Pani Cieszę. Profesor i bardzo dziękujemy Wam za obecność dzisiaj na tym naszym spotkaniu. Do zobaczenia.